Hydraty. Dobrze znana nam rzeka. Często tutaj przyjeżdżamy na spinning, próbując łowić i łowiąc klenie. Mamy tu parę rybek ciekawych, wyciągniętych. Dzisiaj federek, z początek listopada. Chcieliśmy usiąść na jakiejś dużej rzece, ale no niestety wczorajsze opady spowodowały to, że poszły mocno do góry. Przyjechaliśmy tutaj na Olzę zobaczyć po prostu, bo mamy stosunkowo blisko, czy da się łowić. No i jest woda podniesiona. Piękne stanowiska. Nie znoszę takiego łowienia. Patrzcie na to, jaki bajzel. Dobrze, że są kalosze, które potem zawsze po łowieniu można umyć. I próbujemy. Miała być metoda z klasykiem. Teraz już jednak odpuściłem, łowię na jedną wędkę. Jest lekko podniesiona ta rzeczka i płynie bardzo dużo liści. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Płynie bardzo dużo liści. No i co chwilę trzeba po prostu te wędki przerzucać. Łowiąc na dwa kije to średnia przyjemność, chociaż Mariusz tam twardo próbuje. Mariusz łowi już pięknego klenia zaraz na początku. Naprawdę ładna ryba. Patrzcie, ja wiążę jeszcze wędkę do klasyka, a Mariusz zarzucił metodę teraz i ma pierwszą rybę. Klenia ładnego? Kurde, fajny kleń. Taka czterdziecha solidna. Na metodę. Przeszedłbym do niego zobaczyć tą rybkę, ale ja tu mam, patrzcie. Patrzcie, co ja tu mam dzisiaj na tej rzece. O, ale jest. Ale ma ładnego klenia, Mariusz. Kurde, taki pod 50. No tak 45. No więcej jak 45, Mariusz. Wyciąg miarkę. 48. Ale widziałeś, że kij mi zapadł. Nie widziałem. Kij łapałem. Słyszałem hamulec. Piękna rybka. No pierwszy zarzut Mariusza, nie? Głośno się tu zachowujemy, bo robimy te zestawy, a mimo to ta rybka tu się kręci. No fajnie. Zobaczymy jeszcze mierzenie. Zrobimy zdjęcie Mariuszowi. Pierwsze zarzucenie. Mówią, że metoda nie jest na rzekę. Pierwsze zarzucenie, kleń. Zaraz będziemy go mierzyć. Mariusz mierzy. Mi się wydaje, że z 48 cm może mieć. Czekaj, nie, będzie miał 45. Na więcej. Płaskim. Zdecydowanie więcej. Patrz, 40. Ile? Ja nie widzę, Mariusz. Zobacz, 40. 48,5, widzisz? A ile ja powiedziałem, że będzie miał? 48. Graty. Pokaż tego tą rybcie. Dobra, nie męczymy. Mariusz wypuszcza swoją pierwszą rybkę. Klenika. No, śmiało możesz wypuścić. Amator kukurydzy. Graty. No i zobaczymy, czy ten dzień jeszcze przyniesie jakieś branka. Łowiąc na robaki, cały czas jest dyskoteka na Szczydówce, dlatego w tej chwili już troszeczkę selektywniej łowię. Po prostu staram się wyeliminować brania tych małych rybek. No zobaczymy. No i siedzimy. Trochę wkurzają nas, a w zasadzie mocno spływające liście, które się czepiają żyłki. Jak widzieliście wcześniej, nie zdążyliśmy rozłożyć pozostałych kijów na pierwszy wrzucony na metodę uderzył kleń. 48,5 cm. No a na razie nic się nie dzieje. Na klasyku jedynie na białe robaki cały czas coś tam tańcuje. Teraz wszedł mi liść niestety. Trzeba będzie za chwilę znowu zmienić. Już widzicie, marszczy wodę. Maciek siedzi poniżej. Siedzimy jakieś... Ja siedzę 90 metrów.
Maciek 85 metrów, 80 od mostu. Zobaczymy, może coś się uda jeszcze złowić. Oby, liczymy na to bardzo. Mamy listopad. Druga złowiona ryba jest niewiele większa od haczyka. Pełno liści, jak to jesienią. I Maciejko siedzący w bagnie. Masakra. Mało powiedziane. Piotruszek. Ciężko będzie. A nie wyglądało tak. Ja już to tak nagrywałem, Mariusz. Ciężko będzie to wszystko doprowadzić do porządku, żeby do auta wstawać. Nie wyglądało, mówisz? No nie wyglądało. Niestety zbieramy się 13:30. Poza tym kleniem w pierwszym rzucie ładnym nie działo się praktycznie nic. Ryba przestała się spławiać zaraz po kleniu. Złowiliśmy parę drobnych rybek na białe robaki, na fidera. I to jest wszystko. Pogoda trzeba zaznaczyć. Nie ma co też zwalać winy na pogodę, ale trzeba zaznaczyć, że wczoraj był porwisty wiatr, ulewy. Był ten słynny 3 listopada huragan w całej Europie. Ciśnienie ekstremalnie niskie. Dzisiaj skoczyło o 10 hektopaskali nad ranem do góry. I znowu zaczyna lecieć do tego ekstremalnie niskiego. Także szału nie ma też z ciśnieniem. Ryba ewidentnie widać, że nie żeruje. Może pod wieczór coś się ruszy znowu na pół godziny, ale nie mamy za bardzo ochoty na to, żeby męczyć się dalej. Może spin dzisiaj dałby lepsze efekty. Z drugiej strony kleń pod 50 cm też nie jest może złym wynikiem, ale jedna ryba to tylko potwierdzenie tego, że się nic się praktycznie nie działo. Szkoda, bo teraz patrzcie, zaczyna się ryba spalać. Jest praktycznie jedna ryba. Zrobiona to jest potwierdzenie, że się nic nie działo. Szkoda jedynie, że się rok kończy. Mamy listopad. Trzeba chyba pobiegać za drapieżnikiem. Spróbować poznać te wody pod tym kątem. Rzeki mamy w miarę obeznane pod kątem tlenia brzami. Trzeba poszukać gdzieś sandaczy, szczupaków. Może uda wam się coś pokazać jeszcze ciekawego w tym roku. Na razie trzymajcie się, wypoczywajcie w swoich domkach. Hejka.